Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, tu Magda. Widzicie mnie dzisiaj z uśmiechem na twarzy, dlatego że dawno, naprawdę bardzo dawno nie dopadła mnie migrena. Jeśli miałeś kiedyś ból migrenowy, to wiesz, co to jest za ból. Ja cierpiałam kiedyś bardzo często na migrenę i powiem szczerze, że często wyłączały mnie z życia praktycznie na nawet 3 dni. Szacuje się, że około 6-18% społeczeństwa cierpi na migreny. Kobiety cierpią na migreny dużo częściej, nawet 3 razy częściej. Migreny często są dziedziczne, lecz styl życia wpływa na to, jak często występują i jak silne są to migreny. Dziś powiem Ci o naturalnych metodach, jak pozbyć się migreny. Trzeba pamiętać o tym, że różne rzeczy działają na różne osoby. Pokarmy, które mogą pomagać w zapobieganiu migreny, to pokarmy bogate w kwasy tłuszczowe omega-3. Będą to orzechy, nasiona, ryby takie jak łosoś. Kwasy omega-3 pomagają obniżyć stan zapalny w organizmie i pomagają w przepływie krwi. Jedz organiczne owoce i warzywa. Te bogate są w magnez i inne elektrolity, które odpowiadają za przepływ krwi, funkcję mięśni, równowagę elektrolitową. Dostarczają również antyoksydantów, które pomagają zmniejszyć stan zapalny. Pokarmy bogate w magnez to szpinak, kefir, jogurt, migdały, czarna fasola, awokado, figi i na przykład daktyle. Badania wskazują na to, że dla migrenowców bardzo ważne są witaminy z grupy B, szczególnie witamina B2. Z pokarmów będzie to nabiał, zielonolistne warzywa, fasole, orzechy i nasiona. Teraz, jakich pokarmów powinniśmy unikać, które mogą powodować migreny? Zdecydowanie przetworzony cukier, jak również wysoko przetworzone węglowodany, takie jak biała mąka, biały chleb, białe makarony, tego typu rzeczy. Konwencjonalny nabiał, również dojrzałe sery, wypieki zawierające gluten i drożdże, czerwone wino, czekolada, jaja, sztuczne słodziki takie jak aspartam, kofeina i monosodium glutamat, czyli glutaminian sodu. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że skorzystałeś z moich dzisiejszych rad dotyczących migreny, jak jej zapobiegać. Polecam Ci również błonnik Prim Witalny, który cudownie wpływa na system trawienny, jak również oczyszcza organizm z toksyn. Często migreny mogą być również powodowane za dużą ilością toksyn w organizmie, także warto się oczyścić. Polecam błonnik Prim Witalny. Więcej informacji kliknij tutaj lub link pod filmem. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia w kolejnym filmie.